Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj samochód dość wyjątkowy, a może w dość wyjątkowej wersji. Jest to Renault Clio E-Tech, a może jesteśmy w Polsce E-Tech. Czemu jest to wyjątkowa wersja? Zapraszam na test. Wyjątkowość tej wersji zauważamy już po naciśnięciu przycisku start. Czyli odpalamy się w trybie zeroemisyjnym. Tak naprawdę nie słyszymy w tym momencie nic. Wrzucam drive i możemy sobie pogadać. Jeśli uda się stąd wyjechać. No ale udało się. I jeszcze zanim przejdziemy do tego nowego samochodu, to wszystkie osoby, które zainteresowane są na przykład używanym Clio, zapraszam na stronę carvertical.com, gdzie możecie sprawdzić sobie, czy samochód, którym jesteście zainteresowani, nie był bity, nie ma kręconego przebiegu, nie był kradziony. Możecie sprawdzić całą masę informacji bardzo przydatnych przy zakupie używanego samochodu, także bądźcie gotowi na rozmowę ze sprzedawcą i pamiętajcie, możecie to dzisiaj zrobić łatwo, szybko i przyjemnie, carvertical.com. A więc jak zdążyliście zauważyć, mamy do czynienia z hybrydową wersją Clio i może ja sam jakimś wielkim fanem hybryd nie jestem, mimo że praktycznie codziennie taką jeżdżę, to ten samochód jest dość wyjątkowy. Czemu? W głównej mierze za przyczyną tego, czyli skrzyni biegów. Zaraz sobie powiemy o tym więcej, ale muszę zacząć od tego, że jeżdżę tym samochodem od tygodnia i ja do momentu, jak wsiadłem teraz do nagrywania, cały czas nie wiem, jak ja mam ten samochód Wam przedstawić. I powiem na początek dlaczego, a potem to będę rozwijał. To jest fantastyczne auto. Tym samochodem jeździ się genialnie. Ten samochód jest bardzo oszczędny, bardzo dobrze wykonany. Ogólnie bardzo dobrze zrobione, fajne auto. Jest tutaj miliard zalet. Uwielbiam ten samochód, uwielbiam nim jeździć, uwielbiam każdą przejażdżkę. Tylko cały mój zachwyt i w zasadzie banan na twarzy non-stop zmienił się troszkę w momencie, kiedy zobaczyłem cennik. I oczywiście ja zawsze robię to na końcu, a prawie zawsze, chyba że dzieje się coś wyjątkowego, no i tu jest coś wyjątkowego. To jest oczywiście spaślak. Ja mam tutaj wszystko, chociaż w sumie jest jeszcze jedna wyższa wersja, ale ten samochód kosztuje 90 kilka tysięcy złotych. Jak go doposażycie jeszcze lepiej, to jest 100 tysięcy. To jest auto klasy B. Miejski, niewielki samochód. 100 tysięcy. Kupa forsy. No i tak naprawdę chyba od tego trzeba wyjść, bo dzisiaj hybryda za 100 tysięcy, w mojej ocenie, to nie jest samochód dla kogoś, kto chce oszczędzać. Bo nawet jak ten samochód będzie palił 4 litry, a on potrafi tak palić, no to kiedy Wam się zwróci różnica, kiedy kupilibyście na przykład taką wersję z LPG, 30 tysięcy taniej, i tak naprawdę również na co dzień tanio jeździli, także tu chyba nie do końca chodzi o to. Oczywiście są te wartości ekologiczne, jakby ja tutaj nie chcę w żadne filozoficzne rozważania wchodzić, ale ja nie traktuję hybryd do końca jako samochody dla oszczędzających, no bo one oczywiście są oszczędne w większości, ale no najpierw trzeba je kupić, także prawie 100 koła. I nie da się oczywiście recenzować samochodów zupełnie w oderwaniu od ceny, no bo mógłbym powiedzieć, skupiam się w tej chwili na samym samochodzie, reszta mnie nie interesuje. Do końca się tak nie da, ale ja muszę tak spróbować. Powiedziałem Wam, ile on kosztuje. Od prawie 90 się zaczyna, ta wersja to jest 93-4 tysiące, 97 z kawałkiem, katalogowo kosztuje wersja najwyższa, do której też można coś tam jeszcze dorzucić. Także no, są to te wartości i przejdźmy teraz do samochodu. To jest samochód, który ma 3 silniki. 2 elektryczne, 1 benzynowy. Mniejszy elektryczny w dużym skrócie służy do rozruchu, do wspomagania rozruchu, większy do napędu i mamy też silnik benzynowy, spalinowy. I co jest fantastyczne? Ten silnik spalinowy to jest silnik czterocylindrowy, co jest już dzisiaj rzadkością, często nawet nie przy hybrydowych jednostkach, tylko po prostu w tych autach często mamy silniki trzycylindrowe. Tu mamy cztero i co więcej, jego pojemność to 1,6. To już jest wielkie wow. Moc to 91 koni, ale mega się cieszę, że można zrobić dzisiaj 1,6, wolno ssące, normalnie brzmiące i całkiem fajnie jeżdżące. I też oszczędne same w sobie. Ale już łączna moc całego układu to jest 140 koni mechanicznych. Wartość już bardzo, bardzo ciekawa i to, co mi się nie zgadza w tym samochodzie, to wartość przyspieszenia 0-100. Katalog podaje, że jest to 9,9. Odczucia są kompletnie inne, szczególnie te pierwsze 0,60 powiedzmy. To jest samochód trochę case Mazdy 3, gdzie też ja zupełnie, mając ten samochód przez ileś miesięcy jeżdżąc takim, zupełnie nie czułem tych danych, słabych danych katalogowych. To tutaj jest tak samo.
Tyle, że tutaj jest w sumie proste wytłumaczenie. To jest samochód hybrydowy, to nie jest plug-in, zwykła hybryda, ale odczucia z jazdy tym samochodem bardzo często przypominają te z prowadzenia samochodu elektrycznego, w pełni elektrycznego. I jeśli tego nie lubicie, no to wiadomo, że tym zachwyceni nie będziecie. Ja się w samochodach elektrycznych, nie wiem, czy mogę użyć słowa zakochałem, ale jak są dobrze zrobione, mają dużą moc, to uwielbiam nim jeździć i chyba dlatego ten samochód tak mi się podoba. On bardzo często jeździ na silniku elektrycznym. Każde odpalenie, większość startów ze świateł odbywa się na elektryku. Co to daje? Czujecie moc w każdym momencie naciskając gaz. Ta charakterystyka ruszania jest zupełnie inna. Po pierwsze jest ona bardzo płynna. Po drugie czujecie, jakbyście mieli ze 260 koni i to jest po prostu mega przyjemne. Także to jest coś, co wpływa na bardzo taką dużą przyjemność z jeżdżenia i posiadania tego samochodu. Ale tak jak mówię, nie sugerujcie się w tym wypadku katalogiem, bo on wygląda średnio. No 9,9 nie brzmi jakoś fantastycznie. A tu 140 koni, niewielki samochód. On trochę waży, bo to jest dobrze ponad 1200 kg. Jest cięższy od wersji standardowych spalinowych, to jest normalne. I może też od razu powiem też o ważnej rzeczy w przypadku tego auta, która nie wiem, czy jest minusem, bo to jest klasa B, więc tu się nie możemy spodziewać nie wiadomo czego. Ale to jest dosyć... Może nie tak, że to jest ciasny samochód. Nie jest największy. Ja ostatnio jeździłem Swiftem i miałem wrażenie, że był dużo bardziej przestronny. Tutaj o ile na przykład nie zastosowano downsizingu w przypadku silnika, no to zastosowano to w przypadku bagażnika. Bo zamiast tych niecałych 400 litrów, tak jak mają wersje standardowe, tu mamy 300, także stówkę mniej. I może to nie jest tak, że to jest mało, tylko 400 to jest dużo. Bo 400 litrów w aucie segmentu B to jest bardzo dobry wynik. Tu mamy 300, czyli jest taki standardowy. Ale tak jak mówię, część osób, która ze mną jeździła, z tyłu szczególnie, mówiła, że szału nie ma. A spotkałem się też z tekstami, że to jest jedno z najprzestronniejszych aut w klasie. Może jest, dla mnie ten samochód na przykład w odniesieniu do Swifta jest ciaśniejszy. Ale jeśli kupujecie ten samochód dla siebie, dla żony, nie wiem, dla dwóch osób, w zupełności wystarczy do wszystkiego. Jechałem też w trasie i może auta segmentu B na trasę nie są. Bardzo przyjemnie mi się nim jechało i to był oczywiście jedyny moment, w którym te braki, może nie mocy, bo tej mocy jest dużo, braki w przyspieszeniu da się odczuć tak od 90-100, no to wtedy jak chcecie szybciej przyspieszyć, wyprzedzić, to troszkę można odczuć, że troszkę tego przyspieszenia brakuje. Zimno mi trochę i co mogę zrobić? Pyk. Nie mam 22, także jakiś przeżytek bez sensu. Fajnie by było tu poklikać 45 minut i miałbym już zrobione cieplej, a tu znowu jakiś taki trafił się stary samochód, no ale co zrobić? Nawet mogę sobie zwiększyć nawiew. Pyk. Zwiększona. Prehistoria. Fu. Dużo ludzi mówi, że nie lubi tego samochodu, czy takich samochodów za ten tablet. To jest troszkę większy tablet niż standardowy, ma ponad 9 cali. A ja właśnie uważam, że jest mega, szczególnie w odniesieniu na przykład do Koleosa, który jest jeszcze taki naprawdę stary, bo z tym się oczywiście śmiałem. To tutaj jest bardzo fajny system, szybko działa. No jak to w tych nowych Renault, jakby ta era zaczęła się właśnie od Clio. Taka era, która mi się podoba. Szybko działa, bardzo szybko paruje się z telefonem. Cała masa funkcji, wszystko intuicyjne. Mi się podoba. Mapa gubiła mi się na tych najnowszych drogach, no ale one powstały dopiero co, więc ich nie widziała. Ale jeśli chodzi o samo działanie, też jest w porządku. Mapa fabryczna, oczywiście o niej mówię, bo możecie mieć CarPlaya i Android Auto, ale to już standard w większości nowych samochodów. Bardzo podoba mi się środek. I jeśli chodzi o design, i jeśli chodzi o materiały, pewnie wpływa to na mój odbiór, że tu jest jasno. Ja bardzo lubię jasne wnętrza, także to jest ok. Odpalamy oczywiście z przycisku. Jedyna rzecz, która nie pasuje mi w środku, jeśli chodzi o ergonomię i wygodę, to podłokietnik. On jest oczywiście wysuwany, można to zrobić. Nie jest zły, to żebyście mnie nie zrozumieli, bo bywają takie, gdzie nie da się tej ręki dobrze położyć. Tutaj można, szczególnie, że to jest automat, więc nie trzeba machać biegami, można trzymać ręce na kierownicy, ale ja bym wolał, żeby on był trochę większy i trochę bardziej wysunięty, ale to może jakieś moje wrażenie. Cała reszta, jeśli chodzi o ergonomię, jest super. Mam ładowanie indukcyjne, co mi się bardzo podoba. No ale przejdźmy do gwoździa programu. Ta skrzynia. Za co nie lubicie hybryd, jeśli nie lubicie? Za to cholerne wycie. Ja tego nie trawię, powiem szczerze. To nie tylko hybrydy, wiadomo, skrzynie CVT, czy po prostu bezstopniowe przeważnie wyją. Co to jest za skrzynia? Ja Wam od razu powiem, że ja nie będę wchodził w szczegóły techniczne. Można sobie o tym poczytać. Nie będę robił tego z prostej przyczyny,
nie jestem w stanie jakby Wam tego przekazać w prosty sposób. To jest skrzynia kłowa. To jest skrzynia, gdzie ten charakter skrzyni wykorzystuje się w samochodach wyczynowych, samochodach rajdowych. Ja jak czytam o budowie tej skrzyni, to oczywiście rozumiem, ale skoro sam czuję, że nie będę w stanie przekazać Wam, jak ta skrzynia jest zbudowana i jak działa, to tego nie będę robił od strony technicznej. Powiem Wam, jak to wygląda od strony praktycznej. Prosta rzecz. Ta skrzynia, wiecie, ile ma przełożeń, czy kombinacji może, w zależności od tego, który silnik jak działa? Nie 5, nie 6, nie 7, nie 8, kilkanaście, 14, 15, różne wersje czytałem. Ale gdzie jest sekret tej skrzyni? Dla użytkownika podczas jazdy. To jest skrzynia mega płynna w każdym momencie. Ona działa rewelacyjnie. W każdym momencie dobiera sobie przełożenie automatycznie. Oczywiście tutaj nie mamy żadnych manetek ani nic. Działa, że tak powiem, po swojemu i przede wszystkim nie wyje. Są takie momenty, kiedy włącza się silnik spalinowy, na przykład, żeby doładować baterię. Wtedy to troszeczkę słychać, ale to zupełnie nie przeszkadza. Może nie przeszkadza. Nie odbiera radości z jazdy i po prostu tu nie jest głośno. To jest skrzynia, która powinna być w każdym samochodzie hybrydowym. Nie wiem, ile kosztuje zrobienie takiej skrzyni. Może dlatego ten samochód jest dość drogi. Ale gdyby na przykład taka Toyota CHR miała dokładnie taką skrzynię, ja bym ten samochód zupełnie inaczej odbierał. Ja jeżdżę nim praktycznie codziennie i samochód jest mega, ale wszystko psuje to. No to tutaj to wszystko naprawia. Naprawdę genialna rzecz. Ona ma tryb B, czyli taki tryb, który zwiększa odzyskiwanie energii. Oczywiście działa to w ten sposób, że dużo bardziej hamujecie, odpuszczając gaz. I muszę Wam powiedzieć, że ja na przykład wiem, że dużo ludzi korzysta z tego trybu, bo on na przykład zmniejsza zużycie klocków hamulcowych, wiadomo, hamujemy w inny sposób. Jest ogólnie ekologiczny, ładuje szybciej baterie, więc też jeździmy na prądzie, ale ja na przykład nie lubię za bardzo na nim jeździć, bo inaczej, jak jadę sam, to ok, ale jak jadę z kimś, to bardzo często, ja nawet jako kierowca czuję i to też słyszę od pasażerów, że dziwnie się czują, bo to jest takie trochę nienaturalne. Samochód, na przykład są światła, powinien po prostu sobie zwalniać, a on hamuje w takich dziwnych. Dziwne to jest, jeśli chodzi o odczucie, więc fajny tryb dla kierowcy, trochę średni dla pasażerów. Ja przynajmniej tak uważam, takie mam odczucie. Ale ogólnie to, że on jest, to spoko, bo tak jak mówię, można sobie w fajny sposób bardziej podładować baterię, częściej jeździć na trybie elektrycznym, który, też co ciekawe, możecie sobie włączyć przyciskiem EV, tyle, że musicie mieć dość dobrze naładowane akumulatory, także nie działa on za każdym razem po włączeniu, tyle, że tak jak mówię, no ten samochód, Renault w katalogu twierdzi, że on 80% po mieście jeździ, czy będzie starał się jeździć na prądzie. Jeśli będzie się starał, to ok. Jeśli jeździ, to nie. Ja uważam, że jeździ mniej. Teraz na przykład jedziemy też z wykorzystaniem silnika benzynowego, no ale pokazuje spalanie 3,5. Więc może też powiedzmy troszkę o tym. Ja mam w tej chwili 6,7. Tyle, że to nie jest średnie. Tyle, że to nie jest średnia z mojego testu, tylko to jest średnia z szybkiej trasy. Czyli jazdy 140 na godzinę, 150, 160 oczywiście nie jeździłem, tak jak zawsze, ale wychodzi wtedy około 7 litrów. Te 140 to jest tak właśnie 6,5 i ja uważam to za dobry wynik. Ale dlaczego? Jazda w mieście, ja potrafiłem jeździć na spalaniu 4, 4,5 Warszawa i widzicie, jaka pogoda. Ale to jest oczywiście charakterystyka hybryd, czyli mniej w mieście, więcej w trasie. Normalna sprawa. No ale musicie przyznać, ja sam to przyznaję, spalanie jest rewelacyjne, bo jeżdżenie na co dzień po mieście zakorkowanym przy temperaturach minus kilkanaście stopni i jeśli to się kończy spalaniem na poziomie 5 litrów, no to wow. Samochód nie ma oczywiście sportowej charakterystyki zawieszenia czy prowadzenia, ale na przykład dla mnie, fana sztywnych zawieszeń, ono jest bardzo w porządku. Nie kojarzy mi się z takim, w cudzysłowie, francuskim, miękkim, bujającym się zawieszeniem, że zaraz wszystkim jest niedobrze. Ono jest dosyć sprężyste, jest raczej miękkie niż twarde, ale w bardzo fajny sposób. Taki, który mi bardzo odpowiada. Tyle, że to mówię, to ciężko przekazać, bo takie coś jak zawieszenie każdy musi sprawdzić samemu na sobie, bo wszyscy robimy tutaj inne rzeczy. Także moim zdaniem zawieszenie jest bardzo dobre. I sama charakterystyka prowadzenia też nie jest, bo czasami bywa tak w przypadku aut elektrycznych, że prowadzicie ten samochód tak trochę sztucznie. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale
Nie czujecie, jakbyście jechali normalnym samochodem, trochę jak w Wesołym Miasteczku. Tu tego nie ma. Tutaj są zalety samochodu elektrycznego, czyli ten odczucie takiej mocy w każdym momencie, szczególnie właśnie przy ruszaniu, no i to. To jest, robi tutaj po prostu największą robotę. I to jest też element, który bym kopiował do każdego samochodu hybrydowego i oczywiście to też przy okazji każdego Renault. Karta hands-free to jest mistrzostwo świata. Wchodzicie do samochodu, nie musicie nic szukać, dotykać, ten samochód się sam otwiera, odchodzicie, macie walizki, torebki z zakupami w rękach, nic nie robicie, odchodzicie, on się też sam zamyka. Ani razu przy okazji żadnego modelu nie zdarzyło mi się, żeby to nie zadziałało. Także to jest też coś, co wszyscy powinni od Renault kopiuj, wklej. Mega rzecz. Jak się zastanawiacie, czy to brać, to brać. Zegary też już na pewno mieliście okazję widzieć w przypadku tych nowych Renault. Jedni powiedzą, że fajne, drudzy, że nie. Mi się te cyfrowe, tak jak już wiele razy mówiłem, coraz bardziej podobają. Tu macie jakby dwa baki, bo po prawo macie. Ja na początku wsiadłem, patrzę, o kurde, zapomnieli zatankować. Tylko że spojrzałem w lewą stronę, a tam była prawie cała rozładowana bateria. Bo lewa strona to bateria, prawa strona to benzyna. Także macie jakby dwie skale odnośnie tego, na czym możecie jechać. No tyle, że to po lewo jest fajniejsze, bo samo się uzupełnia. Jakby ktoś wymyślił, że to po prawo też będzie się samo za darmo uzupełniać, to byłoby spoko. No ale dobra, nie ma co przedłużać. 90-100 tysięcy za samochód klasy miejskiej. To jest pytanie do Was, to jest pytanie do rynku, czy jesteście w stanie przyjąć coś takiego. No dziś są trochę chore czasy, no Coca-Cola kosztuje 8 zł, także może czas przyjąć, że samochód miejski też może kosztować 100 tysięcy, a może musi tyle kosztować. I może to nie jest w tym problem, tylko nie wiem, w zarobkach naszych. Nie chcę wchodzić w filozoficzne jakby tutaj dyskusje, bardziej pod kątem, co Wy na to? Czy to się opłaca, a może to jeśli się to nie opłaca, to czemu byście taki samochód byli w stanie kupić, a może byście nie byli w stanie kupić? Sama jazda tym samochodem jest mega przyjemna, to jest świetny samochód, on w ogóle mega dobrze wygląda. Zobaczcie, mam też taki ciekawy kolor. Może sam bym go nie kupił dla siebie, ale jeśli chodzi o zdjęcia, to uważam, że wygląda super. Bardzo wyróżnia się na ulicy, wszędzie go widać. Jest inny, a sam samochód, bryła, to jak jest narysowany, podoba mi się bardzo. Także to są świetne zmiany, jeśli chodzi o Renault, idą w bardzo dobrym kierunku. Tak jak miałem okazję jeździć Koleosem, który jest jeszcze z tej starej ery, że tak powiem, dla mnie, to te nowe Renault, kawał świetnej roboty. Pod naprawdę bardzo wieloma względami to są rewelacyjne samochody, takie też jest Clio. I uważam go za jedną z najlepszych propozycji w segmencie aut miejskich, z fantastycznym napędem hybrydowym, z najlepszą skrzynią chyba, jaką spotkałem się w tego typu autach, no i z średnią ceną. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Dzięki za dzisiaj, dzięki za kolejny odcinek i do następnego. Trzymajcie się. Cześć!